No, dzień dobry. No, mieliśmy właśnie widzów. O, cappuccino. Naleśnie. Naleśniki będzie. Cappuccino, naleśniki. I tak to właśnie jest. O. Zostawiłem wodę, sobie idę się odbiorę od razu. Coś napiję. Serem. A właśnie słyszałem, co ona już dzwoni. Krzyśka. A właśnie słyszałem, co Meksykan gadał głupoty na Krzyśka. Że on pisze, że do Choroszczy go, żeby zamknęli. Ciekawe za co. Ty wymyślasz głupoty na nas. A później taki to się dzieje właśnie. Dobre z kapucina. A Krzysiek, o, boczek tu piłem, a boczek poszedł jeść. A ja żywność. Inno jem. Teraz sobie to wypiorę. Spróbuję. Ale co?
robisz? Na pewno takiego czegoś nie ma. Krzysztof żadnego rozpuszczalnika nie kopuje. Nie przywodzi, nie kopuje. I weźcie od nas ugłym, od ugłym odwolcie. Wymyśla głupoty. A już innego zjadłem. O, bąki puszczę. Czekam. Trochę. Boga puściłem. Muszę poczekać. O, przyjmuje się żółty ser. Nie, biały to jest, nie żółty. No to niedziela. 2 dni wolnego. Jednego się wstyka. Jego to później się. A. Tak to jest właśnie. No, naleśnika sobie zjadłem, kapucino wypiłem. Witamina się nie brałem. No to za długi film nie będzie. O właśnie. Z Anglii Polacy. Dzwonili. Halo. Z trzema rozmawiałem. Witam. Na kutrze ryby łowił. Pokazywali ryby. O co chodzi? Ale chociaż ty nie przeklinaj.
A gdzie chodzi? A na jakiej ulicy pan jego widział wieczorem? A jaki bar? Bo wiem, przepraszam bardzo pana, bo wiem, to dużo barów mlecznych jest. To bardzo, ja przepraszam bardzo, ja przepraszam bardzo pana. Jeszcze nie dokończyłem. Pan powiedział, że jaki bar? Przy jakiej ulicy? Przy jakiej ulicy? Proszę pana, to trzeba zauważyć tabliczkę, jak na S się nazywa. A może nie, to pan powinien wiedzieć. Jak pan mnie informuje, to pan powinien wiedzieć. A słyszycie? No to ja czekam. Jakie głupoty gadają. No ja czekam. Nie, pan powiedział na S. Nie na Z. Proszę pana, nie, proszę pana, nie. Pana, lubię to. Proszę nie. Proszę pana, pana, proszę nie przekręcać ulicy. Proszę bardzo, wymienić na S ulicę. Czekam. Proszę? No posłuchajcie chociaż. Tylko nie przeklinam. Proszę pana, tam. No i co on tam robił? A proszę powiedzieć, proszę odpowiedzieć na takie pytanie, a kiedy on tu był w Białymstoku i wieczorami, kiedy? Wiesz pan co, ja mam pana numer telefonu, nie wystarczy, za kanclerz. Wiesz pan, a mógłby pan się przedstawić imienie i skąd pan dzwonisz? A imię? No imię, bo jest... A skąd? Z Krakowa, tak? I pan był w Białymstoku, tak? I czego pan był w Białymstoku? Proszę? Proszę powtórzyć. Ale kto miał czarny garnitur? Kto miał czarny garnitur? A, bo pan z martwych wstał, tak? Nie, bo jak czarny garnitur, to tylko na śmierć się nakłada. Nie, czarny garnitur na śmierć. A może z grobu wyszedł pan? Proszę? Słuchajcie głupoty. Nie, to nie Wojtek. Posłuchajcie sobie tej głupoty. Nie Wojtek, to jest inny kolega. Słucham. Ja potrzebuję pana mordy. Dobra? To wiem, co ulicy jest, na Bojarach. Na ulicę Szkolną, 17. I ja zapraszam czym prędzej. I będzie mordobicie pana. Wiesz pan? Dobra? A po... Ja będę kończył. Ja nie jestem, żebyś ty... A po Ciuśka to Szweda, a Polek się nie da. Wiesz pan? Może przeklinaj, ty non stop przeklinasz. Dobra, i głupoty gadasz. Szweniaczku.